Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem przedstawić dwóch twórców, ale nie będę ich porównywał, nie będę oceniał, który jest lepszy, który jest gorszy. Dlatego, bo zależy mi na tym, żeby pokazać Państwu, jak różnorodni są ci twórcy i oni są w zasadzie nieporównywalni. Obaj geniusze. Pierwszy to jest Roman Cieślewicz. Twórca, który zabłysnął w dziedzinie plakatu, ale chcę się też skupić nad jego twórczością dotyczącą kolażu, bo o tym to mnie interesuje szczególnie. Otóż proszę Państwa, Roman Cieślewicz tworzył kolaże samodzielne, ale także kolaże, które wykorzystywał później do swoich plakatów. Tutaj mamy na początek taki slajd, gdzie z fragmentów reprodukcji obrazów dawnych stworzył zupełnie nową sytuację. I właśnie kolaż polega na tym, między innymi, żeby z oczywistych elementów, znanych, tworzyć takie zbitki, takie skojarzenia, które będą czymś zupełnie nowym. Następny. Powiązanie zdjęcia wtedy współczesne, teraz już tych wierzących niestety nie ma, jakiegoś rycerza lecącego, no coś po prostu, co budzi nasze zdziwienie na początek. Kolejny slajd. Niby znamy fragmenty tych obrazów, ale zestawienie ich w innym kontekście jest jakby powołaniem według mnie do życia nowego światu. I jeszcze taka zabawa starymi i nowymi zdjęciami. I proszę Państwa, Roman Cieślewicz, zajmując się kolażem, działał bardzo nowatorsko. Tutaj reprodukcja, którą powielił, pociął i stworzył zupełnie nową jakość. Tutaj jest troszeczkę bardziej zabawa z jednym zdjęciem, ale poprzez to przekształcenie również osiąga dosyć niesamowity nastrój, osiąga ten swój cel w każdym razie, który zamierzał. I Roman Cieślewicz łączył również zdjęcia prasowe, zdjęcia swoje, zdjęcia cudze, w nowe konteksty, mieszając skalę, no bo to, co jest za tym mężczyzną, za tą postacią, ten portret, no wydaje się, że on powinien być dalej, jest większy. Jest tutaj taka zabawa, gra z perspektywą. Jeszcze jedno zdjęcie. Chciałem zwrócić uwagę, że tu jest podobne działanie, natomiast Cieślewicz był również zafascynowany nowymi technologiami. Wtedy, kiedy on pracował, zdjęcia były rastrowane, on ten raster powiększał i przez to pojawiała się rodzaj faktury. No ja wiem, że faktura to jest coś, co jest grube, ale to jest wrażenie faktury, takiego gradientu troszeczkę. Zresztą ten raster pomagał mu bardzo mocno w ujednoliceniu całości tego kolażu. No bo proszę Państwa, kiedyś po prostu wycinano poszczególne elementy, klejono je razem i czasami trudno było uzyskać taki efekt, żeby to dzieło było spójne. Oczywiście, kiedy dadaiści robili swoje kolaże, wycinali te elementy z nowych gazet, ale po 100 latach te gazety zżółkły. I ta patyna, która się pojawiła, spowodowała, że te kolaże po latach są bardziej jednorodne. Ale to już jest czas, który zrobił swoje. Proszę Państwa, Roman Cieślewicz zajmował się także projektowaniem okładek. Współpracował z tygodnikiem L, z tygodnikiem Ty i Ja, chociaż nie wiem, czy L to jest tygodnik, czy miesięcznik, proszę wybaczyć. Tutaj również na tej okładce zderzył ze sobą, skleił dwa zupełnie różne zdjęcia, które stworzyły
absolutnie nową sytuację. I jakże piękny i sugestywny plakat do mody polskiej. Wtedy była taka firma i wykorzystał tutaj nie tylko nasze barwy narodowe, zdjęcie rzeźby Nefretete, która jest uważana za piękność ponadczasową, no i te róże. No wyobraźnię miał niesamowitą. Mówiąc o tym, że eksperymentował z fotografią, czasami przekształcał jedną fotografię w taki sposób, jak widzimy tutaj na zdjęciu. Chyba przed nim nikt wcześniej podobnych rzeczy nie robił. Jeszcze jedna fotografia właśnie w podobny sposób przekształcona, wykorzystana do plakatu. A plakatów zrobił dużo i proszę Państwa, tu mam pośmiertnie wydany jego album i tak proszę Państwa, Che Guevara, ten co teraz na koszulkach niektórzy noszą, to jest właśnie Roman Cieślewicz. Mam z jego wystawy pośmiertnej ten katalog i bardzo się z posiadania owego cieszę. Ale slajd przewinąłem. Na zakończenie chciałem pokazać szczególny plakat Cieślewicza. To jest plakat dotyczący budownictwa Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. Właśnie wykonany w sposób techniką kolażową. Ale co jest ciekawe, nakręciłem taki odcinek o Rodczence. I tu jest wykorzystane zdjęcie Rodczenki z jego czasu, znaczy nie z jego, ale do taka okładka czasopisma Nowy Lew. To jest to samo zdjęcie i to jest ten sam układ graficzny. Z tym, że proszę Państwa, to nie jest powtórzenie, to nie jest plagiat, to nie jest kopia tego plakatu, tylko to jest właśnie ten ukłon Cieślewicza w stronę twórcy wielkiego, który też czynił kolaże, jakim był Rodczenko. I o tym pierwszym twórcy, czyli Romanie Cieślewiczu, to już w zasadzie powiedziałem wszystko. A drugi, który również wykorzystywał kolaż, ale w zupełnie inny sposób. Tak inny, że ci twórcy to w zasadzie nie mogą się porównywać ze sobą. To był Hasior. Hasiora to już można zobaczyć w oryginale. Myślę o jego dziełach oczywiście, ponieważ jest w Zakopanem jego muzeum. Przepiękna galeria, w której kiedyś w tym pomieszczeniu, w tym budynku raczej kiedyś mieszkał, tworzył i tam jest masa jego prac. Ja wybrałem tylko kilka, ponieważ twórczość Hasiora jest tak gigantyczna, że w zasadzie film dwugodzinny o Hasiorze nie wyczerpałby tego wszystkiego, co Hasior robił, mówił, jakie były jego przekonania, zresztą był dosyć kontrowersyjnym twórcą. Tu wybrałem te prace, które najbardziej są takie kolażowe, czyli wykonane w tej technice kolażu. Hasior w zasadzie zbierał przez całe swoje życie różne ciekawe, czasami kiczowate przedmioty. Był zresztą zafascynowany kiczem, uważał, że kicz jest niewyczerpanym źródłem inspiracji, ale te elementy, które zestawiał ze sobą, tworzyły raczej zupełnie nowy świat o nieprawdopodobnym nastroju. To był taki poeta dla mnie wśród malarzy czy rzeźbiarzy, chociaż i jego rzeźby, i jego malarstwo cały czas gdzieś oscylowały dookoła właśnie techniki kolażu. Może ja nie będę omawiał poszczególnych prac, nie dlatego, że mi się nie chce, tylko dlatego, że sam Hasior twierdził, że
W momencie, kiedy on tworzy swoje dzieła, swoje rzeźby, swoje kolaże, to zawsze mówił mi, że ja w zasadzie to daję takie rusztowanie dla wyobraźni twórcy. Jeden zobaczy w tym obrazie coś innego, drugi coś innego. No to tak, jakbym zrobił wiele prac, a w sumie robię jedną. I się uśmiechał. Tutaj te prace, które pokazuję, chciałem tylko zwrócić uwagę, że wiele elementów, które wykorzystywał do kolaży, są wzięte, no może nie wprost ze śmietnika, ale z rzeczy banalnych. Na przykład tutaj wykorzystywane zwykłe łyżki gdzieś tam w tle. A ten ornament dookoła, to jest wzięty z takich zakładów, które, przepraszam, ale produkowały trumny. To są takie tekturowo-papierowe wytłaczanki srebrzone, które udawały jakieś srebrne czy mosiężne ornamenty, które były przybijane właśnie na trumnach. Również mógł go zainspirować zwykły kran z ciepłą i zimną wodą. Ale to, co było już absolutnie wyjątkowe w twórczości Hasiora, to były jego sztandary. No, proszę Państwa, przed Hasiorem nikt nie robił sztandarów. Oczywiście sztandary były, ale były to sztandary albo wojskowe, albo sztandary, które noszono podczas religijnych procesji. Hasior wyciągnął z tej tradycji sztandar autonomiczny, sztandar, który funkcjonuje niejako sam w sobie, a proszę zobaczyć, że różniły się one bardzo od siebie formą. Pierwszy raz zobaczyłem te sztandary koniec lat 70. w Parku Sienkiewicza w Galerii BWA w Łodzi. Potem widziałem je na filmach, bo Hasior organizował pewnego rodzaju procesy, kiedy grupy ludzi nosili te sztandary w plenerze, więc no to był wręcz teatr Władysława Hasiora. I proszę Państwa, na zakończenie ja muszę się pochwalić, ponieważ miałem przyjemność ogromną podczas jednego z plenerów zakopiańskich poznać osobiście mistrza. Spotkaliśmy się jeszcze potem parę razy i nie szczędził wysiłku, żeby mi jeszcze młodemu wtedy twórcy coś do głowy włożyć. A mówię o tym również dlatego, że tradycje łódzkiej szkoły, która pielęgnowała ten dorobek Strzemińskiego, no, to jest bardzo fajna szkoła, ale wielu rzeczy w tej szkole się nie dowiedziałem. Natomiast dowiedziałem się właśnie od Hasiora. I kiedy sprezentowałem mu swój taki właśnie kolaż, taki album, odwzajemnił mi swoim albumem, a w tym albumie jest ta karteczka, której skan zamieszczam. I proszę wybaczyć ten osobisty akcent, ale on jest dla mnie bardzo ważny i tą, nie powiem, że przyjaźnią, ale tą ciekawą znajomością również się z Państwem dzielę. Dziękuję uprzejmie. Thank you.